Dzień dobry! Dziś ciąg dalszy przygód w USA. A jak o USA mowa, to jak mogłabym przejść obojętnie obok pięknych, legendarnych amerykańskich ciężarówek? Uwaga, uwaga! Przed Państwem Volvo VNL 860. Tak, to największe. To Volvo ze sliperem, które będziecie mogli dzisiaj dokładnie obejrzeć od środka i od zewnątrz. Zobaczycie różnice, które występują pomiędzy ciężarówką amerykańską a europejską. Przyjrzymy dokładnie wnętrze Volvo, przeglądniemy każdy jeden zakamarek i każdą jedną szufladę. Zobaczycie, jak ze stolika zrobić łóżko, jak działa panic button. Oraz jak duża może być lodówka. Przygotujcie coś do picia, usiądźcie wygodnie i zapraszam serdecznie do oglądania. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w Teksasie. Mam amerykański, teksański kapelusz i mam ze sobą amerykańskie Volvo. 13-litrowy silnik, 860, co jest oznaczeniem slipera, czyli tego, powiedzmy, pokoju, części sypialnej tej ciężarówki. I to jest największy sliper i będziecie mogli go zobaczyć ze środka, bo mam kluczyki. Już są w stacyjce, sama tutaj przyjechałam tą ciężarówką. I wanna drive it. To co? Idziemy do środka? Chodźcie. Jak się patrzy z boku, to się wydaje, że te stopnie są stosunkowo niskie. Ale powiem Wam szczerze, że jak się wchodzi, to już wcale nie jest tak nisko. Chodźcie z drugiej strony. Chodźcie, chodźcie. Już zasuwam szybę, żeby nie było przyciągu. I teraz to jest ten cowboy. Dopiero teraz nogi na kierownicę. O, tak, tak, właśnie cowboy. A, czekajcie, to nie tak cowboy robią. Tak. I tak. Czyli tak to będę. Tak będę spała jak cowboy. To duży ten kapelusz na kowbojskie spanie chyba. No dobra. Bo miałam Wam Volvo pokazywać, a nie nogi na kierownicę wykładać. O Jezu, jest tutaj tyle rzeczy, które Wam muszę powiedzieć. Od czego zaczniemy? Pewnie najbardziej jesteście ciekawi slipera. Do tego zrobimy go na koniec. No dobrze, zacznijmy od początku, czyli od kluczyka. Popatrzcie, tak wygląda kluczyk do amerykańskiego Volvo. Jest mniejszy. W sensie, że ta plastikowa część wygląda inaczej. No i popatrzcie, że tutaj pilot wygląda tak. No, jest troszeczkę inaczej, prawda? I na tym pilocie w zasadzie jest tylko otwarcie i zamknięcie, a nie ma tego, co jest w europejskiej wersji. Czyli powiedzmy, że panic button, gdy chcemy włączyć trąby Volvo, gdy jesteśmy gdzieś z zewnątrz, to jest jeszcze jeden przycisk dodatkowy w europejskiej wersji. I jest jeszcze jeden przycisk dodatkowy do włączenia wszystkich świateł pozycyjnych. No, widzicie, tu jest tylko otwieranie, zamykanie. No więc to by było tyle, jeżeli chodzi o kluczyk. No i gdzie się wkłada kluczyk? Europejski kierowca chciałby już tutaj wkładać, nie? Ale tutaj nie ma gdzie. Nie bójcie się, nie rysuję. Tak, tak, trzymam kluczyk, więc szukam, ale palcem szukam. Więc widzicie, to jest ciekawe, że tutaj nie ma, ale wiecie co? To jest zupełnie normalne dla wszystkich amerykańskich ciężarówek. Wszystkie amerykańskie ciężarówki mają stacyjkę z lewej strony. Z lewej strony wydaje mi się, że to wynika z innej kultury takiej, powiedzmy, trakajskiej, gdzie można wejść na stopień i zgasić auto przez odsuniętą szybę. Tak mi się wydaje, że to z tego może wynikać. No więc dobrze, mamy kluczyk. Jak przekręcimy kluczyk w stacyjce? Kierownica, popatrzcie. Kierownica jest tak samo, oj, muszę już powietrze napompować, widać, tak samo regulowana trzyetapowo, odpalmy auto, jak w europejskiej wersji. Kierownica jest dokładnie taka sama, odpalamy. Chodźcie, zobaczcie, jak wygląda tutaj. No dobrze, to był alarm związany z tym, że było niskie ciśnienie układzie. Znane to było z tym, że wypróbowałam przedtem taką jedną wersję, która jest w sliperze, która sprawiła, że trochę uciekło powietrza. Pokażę Wam, ale powietrze uciekło właśnie przez to, że wypróbowałam tamtą opcję. No więc mamy zegary, ale chciałam Wam pokazać właśnie kierownicę, ale jeszcze nie mamy powietrza, dobra. No więc kierownica jak typowa dla Volvo. Coś Wam powiem, jeżeli jesteś przewoźnikiem lub jeżeli jesteś człowiekiem w firmie, który odpowiada za składanie zamówień aut Volvo w całym świecie i zamawiasz auto bez kierownicy regulowanej w trzech płaszczyznach, to masz grzech ciężki i żaden ksiądz nie dał rozgrzeszenia za to, nawet Matka Boska Transportowa. No więc patrzcie, jak ta kierownica pięknie chodzi.
Jeżeli ktoś jeszcze, jeżeli jest taki człowiek, który nie wie, jak chodzi kierownica Volvo, to patrzcie, to, że to idzie tak, no to tutaj nie ma żadnej łaski, nie? Każda najprostsza marka ma to, nie? To, że to chodzi tak, no to to już nie jest takie oczywiste, ale powiedzmy, że też nie jest. Ale to, że to chodzi tak i jeszcze chodzi sobie tak, na przykład tak, no to to jest tylko Volvo. I to jest najpiękniejsze, ale ja tak sobie robię żarty, ale to jest naprawdę mega, mega ważne w pracy kierowcy, bo kierowca spędza całe swoje życie za kierownicą i to, czy kierownica potrafi się dostosować do niego, to po prostu później daje o sobie znać w starszych latach kierowcy, a biorąc pod uwagę to, jaki jest teraz brak kierowców, to wszystkim nam teraz powinno zależeć na tym, żeby każdy kierowca mógł jak najdłużej pracować w jak najlepszym zdrowiu, bo przecież stan zdrowia kierowcy przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo na drodze i na to, jak długo jest w stanie rzeczywiście wysiedzieć za kierownicą. Więc to jest wszystko i wyłącznie w naszym wspólnym biznesie, interesie, żeby kierowcy mogli cieszyć się długo zdrowiem. No dobra, popatrzcie na zegary, bo zegary są kompletnie inne od tych w Europie. No, możecie się przypatrzeć troszeczkę zegarom. Szkoda, że nie jest ciemno, bo jest jedna taka cecha, zresztą sprawdźmy. Czy tutaj się da zasłonić zasłonki? Zasłonimy i zobaczymy. Dobra, tu są tak normalnie. Chodźcie tutaj, chodźcie. No dobra, tyle może nam starczy, żeby wam pokazać, o co chodzi. Popatrzcie na zegary teraz. No więc zegary w amerykańskim Volvie można było całkowicie wygasić. Czy dalej się to zrobić? Uda? Ja nie umiem przynajmniej. Tu się daje podświetlenie, ale z jakiegoś względu mi to nie działa, albo jest niewidoczne jednak w takim świetle dziennym. Więc tu mamy coś włączone. Ach, bo teraz mam tak zrobione. Widzicie? O, teraz dobra, miałam światła wyłączone. Ale było tak w Volvie amerykańskim, że się dawało całkowicie wygasić zegary. I wydaje mi się, że teraz jest tak, że tylko ten zegar świeci, a te rzeczywiście są wszystko wyłączone. Ale wyświetlacz też jest. To jest. No, chyba już tak się nie da zrobić. O ile ja potrafię znaleźć tą funkcję, ale wydaje mi się, że tu się naciskało i rzeczywiście się wszystko wyłączało. No i niestety tego nie ma! Ojoj, a to było takie fajne. Powiem wam, że to uczucie, że się jechało nocą i miało się całkowicie wygaszony blat, było naprawdę świetne, no. Nie do opisania. Domyślam się, że jednak to jest ważne, żeby kierowca widział, co się dzieje z samochodem. Starzy kierowcy wiadomo, że słyszeli, co się dzieje ze samochodem, co się dzieje z silnikiem, jak pracuje. Ale te stare samochody przecież nie były tak dobrze wygłuszone, a Volvo jest tak świetnie wygłuszone, że... No ja wiem, co myślicie, starzy kierowcy, ja wiem, ale tego już tak nie słychać aż dobrze. No dobrze, składamy te firanki. Popatrzcie, jaki jest materiał firanek, jest taki jakby dwuwarstwowy. Tu jest taki, on jest dużo, dużo grubszy, powiedziałabym, wydaje mi się, że jest grubszy od tych europejskich. I tak troszeczkę w dotyku jest taki trochę bardziej jakby wodoodporny. Dobrze. Zapinamy. Tutaj mamy pasy, popatrzcie, regulowane. Wysokość pasów regulowana. Taka mała rzecz. No, tutaj sobie można zapiąć. Tego nie ma w Europie, popatrzcie. Że można sobie zrobić blokadę. No, tego nie ma. No dobrze. Na dół. A gdzie było to zapięcie? Ach, to jest tak, że widzicie, zasłonka jest sama w sobie. Ja wiem, co mówicie. Ja wiem, ja słyszę, widzę te wasze komentarze, że moje firanki nie są ładnie poskładane w harmonijkę. Nie są i nigdy nie będą. Co zrobić? Taka się urodziłam, że nie składam firanki ładnie w harmonijkę. Więc tutaj już widzieliście chyba wszystko, tak? Na zegarach widzieliście. To już zgaszę auto. Na kierownicy. Popatrzcie, co mamy na kierownicy. Na kierownicy mamy tutaj tak. Musimy teraz tak stronę pokazać. Tutaj mamy muzykę i sterowanie w lewo, w prawo, czego już w europejskim Volvie nie ma. Było tak chyba dawniej z tego, jeżeli dobrze pamiętam, ale już nie ma. Tutaj jest menu, ale dobra, przełączmy jeszcze raz. Dobrze. Przełączmy. Jest tutaj trochę inaczej. Ten wyświetlacz jest zupełnie inny.
miles per hour, to jest Ameryka, w Kanadzie, ale zwróćcie uwagę, że tutaj, oprócz, tutaj na tym szerszym kręgu, na tym większym kręgu są mile, bo tu jest prędkościomierz, więc tutaj są mile, ale w środku są także kilometry na godzinę, więc możecie to też łatwo przeliczyć, jak na przykład, o widzicie, że 80 mil w niektórych, chyba w Nowym Teksasie, w Teksasie to było, lub w Nowym Meksyku, że na autostradzie przez jakiś czas ograniczenie prędkości wynosiło 80 mil na godzinę, co wychodziło praktycznie jakieś 130 na godzinę. I biorąc pod uwagę to, że prędkości dla ciężarówek i dla osobówek są zrównane w Ameryce, no to ciężarówki rzeczywiście mogą sobie jeździć w niektórych stanach 130 na godzinę. A z tego co pamiętam, jak jeszcze ja kiedyś jechałam, to było gdzieś w niektórych stanach chyba nad 85 mil na godzinę, więc no wychodziło na to, że ciężarówka legalnie może jechać praktycznie 140 na godzinę. Oczywiście przekładając to na warunki europejskie, nie jest to do zrobienia, z tego względu, że to nie jest tak, że we wszystkich stanach, tam gdzie jest duże natężenie ruchu, to nie jest tak, że jest to 140 legalne, to jest raz. A dwa, że jednak ta konstrukcja ciężarówki jest inna, jest dłuższa, jest inna aerodynamika, rama jest inna, inny jest rozstaw, no i już wiecie, nawet opony są różne, więc są inne warunki, inne ciężarówki, inne prędkości. No ale dobrze, tu wam powiedziałam wszystko, tylko jeszcze o kierownicy, tu jest głośność, tu jest taki śmieszny, nie? No ale wiadomo, że można sobie dołożyć taki poważny, amerykański. Tutaj mamy co? Odległościówkę, więc jak naciskamy tutaj, to tutaj sobie możemy ustawić odległość, jaką chcemy trzymać. To jest tampomat, który nam będzie trzymać odległość od poprzedzającego pojazdu. Tutaj co? Są światła. No i wyłączenie świateł. No właśnie, widzicie, tu jest taki przycisk, który nam robi ujemne mrugnięcie światłami. Bo to jest tak, że jak ciężarówki wyprzedzają się w Europie, i jak już ciężarówka może wejść z powrotem na swój pas, to u nas jest taka kultura, która polega na tym, że się mrugnie światłami długimi, czyli jest po prostu błysk światła. To jak ktoś ma jakieś naprawdę mocne i dodatkowe światła założone, to czasami może powodować oślepienie raz, że w lusterku, ale przede wszystkim tych jadących naprzeciwka. Tu jest zupełnie odwrotnie, bo tutaj się wygasza światła, czyli tu się robi, jak właśnie stwierdziłam, ujemne mrugnięcie światłami, co jest... No, co wynika też z tego, w ogóle tutaj oldschoolowi trackerzy w Ameryce twierdzą, że jak się wjeżdża na track stop już, to już się powinno wygasić światła, żeby nie razić tych, którzy stoją i sobie robią pauzy. Te takie legendarnie oświetlone ciężarówki, jak ta na przykład najbardziej znana Coca-Coli, no chyba właśnie stąd pochodzi taka kultura oświetlania ciężarówek. Wiadomo, że ich tutaj dużo jest więcej, no ale tutaj też jest tak na drogach, że tych owner operatorów jest jednak coraz mniej. Stawki w transporcie też nie są już takie jak za dawnych lat. Nie ma już papierowych książek, które sprawiały, że de facto człowiek, kierowca był całkowicie wolny i sobie całkowicie decydował o swoim czasie. I chodzi o to, że po prostu tutaj transport też bardzo mocno przyspieszył. Ta kultura trackerska też jest już... No nie chcę powiedzieć, że na wyginięciu, bo tutaj jeszcze nie jest na wyginięciu, ale no jak się patrzy na autostradę, to owszem jest dużo jakichś takich fajnych oldschoolowych ciężarówek, ale chyba nie aż tak dużo jak dawniej i procent takich flotowych ciężarówek, czyli firm, które mają po kilkaset w Stanach, pewnie pod kilka tysięcy ciężarówek, gdzie biorą ciężarówki w jakiejś tej najniższej opcji i nie ma mowy o tym, żeby dokładać jakieś dodatkowe chicken lights, jak oni tutaj nazywają, czyli takie światełka obrysówki. No tego już chyba też za bardzo nie ma, aż na tak dużą skalę, na jaką było, ale to wszystko odeszło od świateł. Chodziło tylko o to, że te ciężarówki były bardzo mocno oświetlone i jak się wjeżdżało na track stop, to z szacunku, z kultury wynikało, że trzeba te światła wygasić. Nie całkowicie, tylko po prostu zostawić sobie pozycyjne, track stopy są oświetlone. No tak, tutaj po prostu jest, tak wam tylko opowiadam. Tutaj mamy tempomat, no i tutaj w zasadzie to jest obsługa telefonu, zestawu głośno mówiącego. Tutaj to już nie ma nic innego, czego by nie było. Ha! Taki jest sygnał w amerykańskim Volvo.
No dobrze, tutaj mamy... Wiecie, co to jest? Odsuniemy sobie szybę, bo nam się tu gorąco robi. O, słońce świeci. Słońce świeci, to jak teraz wyjdziemy na zewnątrz, to nas będzie razić ładnie. Już mnie teraz razi w ogóle z tego białego Volvo. No idziemy tutaj dalej. Jak wiadomo, w europejskim Volvie mamy elektroniczny hamulec parkingowy. Tutaj jest całkowicie... Old school to jest rozwiązanie takie same we wszystkich ciężarówkach, tak są zbudowane tutaj te systemy, że właśnie jak się chce zluzować parking, no to trzeba to nacisnąć, nie? I w ten sposób dopuścić powietrze do układu, a jak się ma podpiętą naczepę, to tak trzeba mieć jeszcze to. My nie mamy, więc nie potrzebujemy. A później jak się hamuje, jak się staje na parking, to trzeba tylko to, co powoduje uderzenie w palec. No, to pamiętam, że byłam w szoku, że tak się robi. Tutaj jest właśnie też hamulec dla przyczepy osobny. To też służy, jak oni to mówią, chyba slajdowaniu naczepy, bo to jest też tak, że ten wózek, czyli tam, gdzie są te dwie osie w naczepie, to można go przestawiać po całej długości, znaczy nie po całej długości, tylko pewnie zgaduję po jakiejś 1/4 długości, może 1/3 długości z tyłu po to, żeby zmieniać nacisk na osie, bo to jest też tak w Stanach, to jest mega ważne właśnie, bo tutaj ciężarówki, widzicie, one są wielkie, ale tak naprawdę one mają masę totalną, dopuszczalną totalną 36 ton. Więc to jest ciekawe, Kanada ma 40 ton, a Stany mają 36 ton. Wydaje się, że takie wielkie ciężarówki są wielkie i są dłuższe, bo przecież naczepy są dłuższe od naszych. Nasze naczepy mają 13-30 metrów ładowności, te mają, nie pamiętam ile, trzeba sprawdzić, nie pamiętam, ale w każdym razie. Dlatego też jest bardzo ważne, że jak się ładuje jakieś cięższe palety, to się bardzo często ładuje właśnie paleta pojedyncza, podwójna albo w ogóle pojedyncze ileś tam. I to rozłożenie towaru przy pełnym wykorzystaniu ładowności zestawu jest naprawdę trudniejsze niż w Europie, bo to oznacza, że trzeba wiedzieć, jak rozkładać te palety i to wcale nie jest takie oczywiste. Ja pamiętam, że bardzo często dzwoniłam do Rafała Zazuniuka i się pytałam, mówiłam, ile palety ważą mniej więcej, jak ja to mam rozłożyć teraz, żeby to dalej było dobrze. I dlatego też na truck stopach, prawie że na wszystkich truck stopach są wagi. I te wagi tak działają, że wjeżdża się, ona kosztuje 13 albo 14 dolarów i waży się nacisk na przód, waży się nacisk na te dwie osie z tyłu w ciągniku i później się waży kolejny nacisk na te dwie osie w naczepie. Tutaj ciągniki są trzyosiowe, więc naczepy są dwuosiowe, w większości oczywiście, mówię o standardzie. No więc trzeba się zważyć i czasami jest tak, że jednak te wagi w którymś momencie się, że waga totalna jest dobra, ale nacisk na, załóżmy na ciągnik, na tył czy na naczepę jest za duży, dlatego to wtedy to trzeba przeslajdować tą, przeslajdować naczepę i tym samym, wiecie, jak się zmienia rozstaw, to też się zmienia nacisk automatycznie, więc wtedy można zrobić, gdy przyjeżdżamy na załadunek, ładujemy się, jedziemy na najbliższy truck stop, wjeżdżamy na wagę, ważymy się, okazuje się, że na przykład na ciągniku, na ciągniku mam za duży nacisk, no to wtedy de facto oddalam osie w naczepie po to, żeby odciążyć ciągnik. A gdybym chciała, żeby... Nie, odwrotnie, bo jak tu mam za dużo, a chcę, żeby przejęła naczepa więcej na siebie, no to po prostu ją przybliżę. No dobra, więc tak, tutaj mamy ładowanie USB, tutaj mamy wtyczkę, radio, widzicie, nie ma takiego wyświetlacza jak w europejskim Volvie. Tu też są dziury wycięte pod to, żeby, wiecie, pod system zarządzania. Tu jest hamulec naczepy, dalej jeszcze osobny, taki jak się właśnie slajduje. Właśnie tak patrzę, jak się slajduje, to tego się używało do slajdowania, no. To jest hamulec naczepy. Widzicie, tu jest iShift, taki jak to mówią, co niektórzy. iShift, PlayStation, nie? Że są przyciski, że się naciska przyciski. Służyć ma to temu, że widzicie, w moim Volvi dźwignia jest tutaj
No i dla mnie to jest okej, okay, ale jednak dla niektórych kierowców, pewnie jak są może troszeczkę więksi, to żeby przejść i mają tutaj coś takiego zawadzającego, to jednak jak się ma flotę, jak się ma dużo aut, to pewnie jest rzeczywiście, żeby zmniejszać koszty związane z jakimiś uszkodzeniami, no to jednak to jest tutaj. Jest to, myślę, że tańsze dla takim ogólnie w obsłudze. No dobra, tutaj mamy jeszcze dodatkowe światła. Tutaj jest jeszcze jedna, widzicie, wtyczka. Jednak dalej ci tego nie włączyłam fotela. Tutaj są uchwyty na kubki. Jak widzicie, duże uchwyty, bo amerykańskie napoje, kubki na napoje są naprawdę duże. Pewnie związane to jest jednak też z tym, że jednak tutaj do pierwszej pauzy kierowca ma 8 godzin jazdy. Cały czas pracy kierowcy musi się mieścić w 14 godzinach, czyli mamy 14 godzin całej pracy, w tym jest 11 godzin jazdy, w tym jest pauza obowiązkowa 30 minut i musi być zrobiona nie później niż do końca 8 godzin jazdy, więc wiecie, 8 godzin jazdy, no to jest trochę rzeczy do wypicia, nie? No dobra, to tutaj mamy wszystko, a nie mamy wszystko, bo popatrzcie, fotel wygląda inaczej. Fotel wygląda inaczej. Wiem, że amerykańscy kierowcy też zawsze mówią, że volvowski fotel jest najwygodniejszy. Fotel jest podgrzewany. Fotel ma opcję wentylacji, nie ten konkretny, ale w amerykańskich też można sobie zamawiać, wentylowany. Widzicie, te podłokietniki tutaj są trochę inne. Też są miękkie, ale też są inne. Cześć. Agnieszka uderzyła się w głowę właśnie, bo to jest inna konstrukcja. Tutaj jest mniej miejsca, za to tam jest dużo miejsca, za chwilkę was tam zabiorę. Inaczej się reguluje. Ja też zawsze mówię, że przewoźnicy, którzy nie zamawiają podłokietników do ciężarówek, mają jeszcze cięższy grzech niż zamawianie bez kierownicy regulowanej w trzech wymiarach, z tego względu, znowu, kierowca całe życie spędza za kierownicą. I wyobraźcie sobie, że siedzicie tyle godzin dziennie. Zresztą sami musicie sprawdzić sobie kiedyś, jak będziecie siedzieć na krześle, które nie ma podporu, gdzie wasze łokcie i ciało nie ma żadnego podporu, albo krzesło, gdzie można się wesprzeć. Więc generalnie to już odpowiem, że to robi dużą różnicę, a wiem z tego względu, bo 3 lata jeździłam ciężarówką bez podłokietników i to była naprawdę strasznie masakra, strasznie, strasznie męczące. Jest to ogromne obciążenie dla kręgosłupa, bo teraz jak siedzimy, zawsze jednak ten kręgosłup jest troszeczkę odciążony przez to, że ciało się spiera w jakimś stopniu na łokciach, a jak się nie spiera, wszystko idzie na kręgosłup. No i te dyski pomiędzy kręgami, wiecie, cały czas pracują i po latach wychodzi na to, że wiecie, że kierowcy muszą albo iść na operację, albo w ogóle przestać pracować jako kierowcy, bo już nie są w stanie znieść bólu. Albo noszą jeszcze takie gorsety, to też jeszcze czasami widuję, że kierowcy noszą gorsety. Więc znowu podłokietniki i dobrze regulowana kierownica, to w ogóle nie ma żadnej łaski, nie? Chcecie mieć kierowców zdrowych, zdrowy kierowca to bezpieczny kierowca, to pracujący kierowca, to w ogóle nawet nie ma dyskusji, nie? To i to, to jest, nie wiem, jak się tego nie zamawia, to jest się dziadem. No dobra, to idziemy do tyłu. Ach, właśnie, no to jest dosyć ważna rzecz. Jak to się robiło? To się tak wysuwało, okej. Okay. Czy tu z przodu mamy jakąś? No, widzicie? Z przodu nie ma żadnej żaluzji, to też jest ciekawe. Ta szyba tutaj w Volvie amerykańskim jest naprawdę dużo, dużo niższa niż w europejskim. Tu jest jeszcze trochę blendy, więc no, to jest ciekawe, ale popatrzcie, że... A nie, tutaj jest, Jezu, co ja mówię, no jest. Jest, ale no, ciekawe, czy jest wersja elektroniczna. No, ciekawe, taka jak w moim Volvie, że po prostu zjeżdżam. Ciekawa jestem, ale nie wiem. Au! Zobacz, co użyłam. Więc tak, tutaj mamy jakiś taki schowek podstawowy, tutaj też jest jeszcze dodatkowe gniazdko, tutaj jest na gruszkę do CB i tutaj jest pewnie wyprowadzenie CB. No i chodźmy może jeszcze powoli już do tyłu. Ach, jest jeszcze jedna rzecz, o której nie słyszałam w europejskich Volvo, patrzcie. Back Cycler. To jest przycisk, który, ach, tutaj się właśnie włącza. Jest włączony? Jest. Który sprawia, że tutaj tak jakby powoli sobie delikatnie krąży powietrze. To ma polepszać krążenie u kierowcy. No ma to sens, nie? Widzicie? Tak się to się włącza.
prostu się wyłącza. No mega ciekawe. Nigdy nie słyszałam o takiej opcji, ale generalnie chodzi o poprawienie krążenia, bo wiadomo, że krążenie ma wpływ na to, ile tlenu dopływa do mózgu, a to, jak bardzo mózg jest dotleniony, oczywiście bezpośrednio przekłada się na decyzje podejmowane za kierownicą, czyli oczywiście bezpieczeństwo. Jak zwykle wszystko bezpieczeństwo, bo to jest Volvo. No dobra, chodźmy. Zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy jeszcze, jak weźmiemy kierownicę, znaczy kamerę stąd. Jak to wygląda? Jest też szyba w dachu. Tutaj są różne jakieś takie schowki. To jest co to? To jest blenda. Volvo Shade. Czy ona jest taka duża na przód? Otworzymy. To chyba pójdzie na przód szyby. No, idzie tak na przód. No, tak na przód. I teraz wieczny problem, trzeba to złożyć. Jak się pracuje na planach zdjęciowych, to się umie to składać. No dobrze. Dobrze, dajemy z powrotem. Tutaj wiecie, co to jest? Tutaj to są po pierwsze zamknięcia na okna. Widzicie, one są takie na zatrzaski i to jest amerykańskie rozwiązanie. Tu jest old school, nie? Niektóre rzeczy są tutaj utrzymywane w Ameryce jako proste i to idzie tutaj. O, czy widać mnie? To nie, to nie idzie tutaj. To idzie tam u góry. Czyli jak chce się mieć tam całkowicie ciemno, tam są okna, widzicie, i można sobie całkowicie zaślepić. To jest takie samo jak zasłony, to jest mega, mega nieprzypuszczalne, więc... Tak to wygląda. Można sobie zamknąć. Tu z kolei mamy zamknięcie na to samo, ale mamy to samo właśnie też na tutaj, na to okno. Jak chcecie mieć ciemno, w kabinie, to mniej więcej robicie to tak. Wszystko się zapina dookoła i jest ciemno. Dobrze. Dobrze, składajmy to tak trzeba, żeby ktoś się cieszył, jak będzie odbierał. Tutaj mamy książkę obsługi, książka. Ale słońce świeci. Wiecie, co jest ciekawe tutaj w Teksasie? To, że do południa jest szaro buro, nie jest za ciepło, nie jest za zimno, mija godzina druga, tu się po prostu robi upał, tu się robi pustynia, upał, ostre słońce i gorąco. Ale dobra, dalej mamy schowki. Tak się otwiera, duży schowek, taki, który idzie do przodu nawet. Jeszcze. No. Tutaj mamy taki sam schowek. Oczywiście wszystkie schowki są blokowane. Kolejny duży schowek. Całkiem, całkiem spory. Już widzę, ja tam, już ja po prostu, ja już widzę, co ja bym gdzie wsadziła, nie? No i witamy w końcu w sliperze. To jest to, o czym chyba marzą wszyscy kierowcy, żeby mieć dużo sliper, żeby mieć dużo miejsca. Czym się różni sliper amerykański od europejskiego? Wszystkim. Wszystkim. No więc dobrze. Jak widzicie, tutaj jest taka kabina w wersji salonowej, co oznacza, że na górze mamy łóżko, a na dole mamy też łóżko, ale złożone. Czyli możemy sobie usiąść, przygotować sobie jedzenie. Jak przygotowujemy jedzenie, tak naprawdę to jest wystarczająco duże miejsce, żeby tutaj sobie coś kroić, tutaj mieć taką kuchenkę turystyczną i sobie gotować i tak dalej. Jedyne, co jest oczywiście problematyczne, to to, żeby to gdzieś jeszcze musi parować, ale zwróćcie uwagę na to, że tu jest też taka powierzchnia, że jak się gotuje i coś naparuje, to zawsze można wycierać i można otwierać okna. Popatrzcie, tu jest tak, jest to wszystko skonstruowane, że tu się odsuwa. Jest to w ten sposób też zrobione, że jak zapomnicie i wystartujecie z tym, to dalej się nic nie dzieje, można jechać z taką odsuniętą szybą. Ja pamiętam, że jeździłam czasami. No ale wiadomo, że amerykańscy kierowcy wcale aż tak strasznie dużo nie gotują. Chociaż powiem wam szczerze, że tak, Rafał Zazuniek, on gotuje i przygotowuje sobie posiłki i sobie odgrzewa w trasie, ale powiedzmy, że on jest z Europy. No i polskie korzenie, więc jest nauczony tego, żeby sobie sam przygotowywać posiłek, ale powiem wam szczerze, jak teraz jeździłam po Stanach i rozmawiałam z amerykańskimi kierowcami, no to jest teraz już chyba dużo więcej takich kierowców, którzy mają takie swoje
jakby kuchenki parowe. Tutaj widzę, że kierowcy właśnie używają jakichś takich kuchenek, jakby mini piekarników albo jakby parowych i tam sobie wrzucają swoje posiłki. Czasami w ogóle takie już kupione i gotowe, które były zamrożone. Czasami sobie sami rzeczywiście gotują. Na którymś tak stopie w ogóle weszłyśmy do toalety. To był taki ogromny blat i tam jakaś kobieta, kierowniczka czyściła sobie i myła mięso z kurczaka, wkładała do garnka, które by miała gotować później w ciężarówce, jakoś tam sobie przygotowywać, więc to też nie jest tak, że amerykańscy kierowcy żywią się tylko i wyłącznie na truck stopach. No więc wiadomo, że dawniej jeszcze było też tak, że dopiero od 2017 roku obowiązują tutaj elektroniczne tachografy. A tak do tej pory, no to kierowcy w zasadzie całe swoje tacho prowadzili no, ręcznie, manualnie na papierze. A w związku z tym, że mieli tam taki papier milimetrowy, na którym trzeba było dokładnie zaznaczać linijką godziny, w których jeździli i kwadranse, więc rzeczywiście ta powierzchnia taka płaska do wypisania i loga była niezbędna. No a teraz przecież też zawsze jest jakieś dużo dokumentacji związane z pracą kierowcy, więc tak widzicie, tutaj jest światło, jedno, drugie. Też trzeba zawsze pamiętać, że ten stół się składa i zresztą pokażemy to. Są też światła do światełka do czytania. Tu są też jakieś takie rzeczy bieżące. Ja już widzę, że już bym tutaj miała na przykład takie rzeczy jakieś do jedzenia, nie? Do gotowania jakieś sztuki i tak dalej. Tu są miejsca na kubki. Tutaj jest całe centrum sterowania, panel kontrolny. Tu jest właśnie panic button, czyli coś takiego chyba jak my mamy właśnie na tym, na kluczyku w Volvie. Tutaj właśnie się uruchamia ze środka i też nie jest tak, że jak się dotknie, naciśnie, to się nic nie dzieje, dopiero go trzeba przytrzymać. O. No. Więc tu jest sterowanie klimatyzacją i wybastem. Tu jest jeszcze dodatkowo, widzicie, prąd 12 V. Nie wiem, czy wiecie, ale amerykańskie ciężarówki mają instalację 12-voltową. Mają cztery małe akumulatory, które są połączone albo szeregowo, albo równolegle. Nigdy nie pamiętam, ale jest odwrotnie niż u nas i właśnie jest 12 V. Napiszcie w komentarzach. Kiedyś wam to już tłumaczyłam, bo wtedy byłam na bieżąco i wiedziałam, a teraz nie wiem. Lodówka. Tym pewnie jesteście bardzo ciekawi. No więc tu jest lodówka i widzicie, cała ta przestrzeń pomiędzy łóżkiem a lodówką jest tutaj. Lodówka, żeby się nie otwierała w czasie jazdy, to ma takie coś. Jak macie zmiennika, który wam wyjada jedzenie, to zawsze możecie zamienić na kłódkę i mieć kluczyk od tej kłódki. Tylko nie gubcie tego kluczyka. Nie powiedziałam tego wcale. Jedzenie na kłódkę. Jezu, kryzys idzie. No dobra, tu jest lodówka. Taka typowo, powiedziałabym, z układem domowym. Tutaj jest zamrażalnik. No i ustawienie. Tutaj są takie na napoje, półki. Więc jak wam się podoba lodówka? Chyba całkiem spoko, co? O, tu sobie przesunę. No dobrze, zamykamy lodówkę. Nie na kłódkę. Tutaj jest szuflada, też ma locker taki, żeby się nie otwierała w czasie jazdy. Więc szuflada. Myślę, że właśnie. Oj, na rzeczy do gotowania tego się trzeba nauczyć. Tutaj jest też szuflada. Tutaj jest miejsce na mikrofalówkę. Tutaj zawsze są właśnie takie pasy, że jak się weźmie mikrofalówkę, to żeby ją spiąć, żeby nie spadała. To jest miejsce. Nie wiem na co. Może wy mi powiecie, na co pasuje tutaj? Nie pasuje. No nie wiem, na co jest, na co jest. No, no może po prostu na podkładkę na mikrofalówkę. Ale też, no nie wiem, wy mi powiedzcie na co. No dobrze, tutaj też mamy schowki. A to jak się otwiera? A tak się otwiera, widzicie? Wszędzie są... Och, nie umiem. Nie umiem otworzyć? No nie umiem. No dobra, jakoś to się otwiera, jest blokada, żeby się nie wypadało, ale nie umiem tego zrobić. Dobrze, zamknęłam. Po drugiej stronie mamy co? Po drugiej stronie mamy szafę. Amerykańscy kierowcy mogą się stroić i w koszule mieć wyprasowane, jechać w trasę z tym, z wyprasowaną koszulą, mogą sobie powiesić, bo powiedzcie, że dosłownie jest, widzicie? Ja sobie oczywiście żartuję, bo tutaj mogą się mieścić kurtki, a biorąc pod uwagę też, to jest znowu dopasowanie
ciężarówki do pracy, bo popatrzcie, jadąc ze wschodu, gdzie jest jeszcze zimno, uderzając gdzieś na zachód, czy gdzieś jest jakieś te, powiedzmy, na Florydę, gdzie jest gorąco, to kierowca ze sobą musi mieć naprawdę strasznie dużo ubrań. Musi być przygotowany i na zimę, i na lato. I jeszcze czasami na pracę, jeżeli pracuje w jakichś takich, pracuje na dekach, powiedzmy. Tutaj jest jeszcze, widzicie, na uchwyt na papiery, dawniej na ilogi. No i to by było tyle. Tutaj jest miejsce na telewizor. Telewizor można sobie regulować, tylko on jest teraz jeszcze... Trzeba tutaj pewnie coś nacisnąć albo... Nie wiem, nie chcę nikomu nic zepsuć. Nie wiem, na co są te półki. Chyba, żeby głupi miał zagadkę. Tutaj takie samo. Zobaczcie, że w ogóle jest też ten... Wentylacja. Nie, tutaj jest chyba... Widać, że tam idzie rura, więc nie wiem, czy to jest wentylacja tak naprawdę schowków, czy to jest webasto, ale tam idzie też ten... O, dobrze, widzicie? Tam idzie rura, więc nie wiem, dokąd ta rura idzie. Idzie dotąd też. To jest wylot powietrza. Amerykańscy kierowcy, powiedzcie mi, czy to jest tylko wentylacja jakoś tam ze schowka, czy tu idzie też jeszcze webasto? To by było trochę dziwne, żeby webasto miało iść, powietrze ciepło miało iść na górę, ale tak samo przecież to jest klimatyzacja, więc może powietrze po prostu ma krążyć cały czas i się mieszać w kabinie. Nie wiem, powiedzcie mi. U dołu też jeszcze mamy schowki. I tutaj, popatrzcie, tu jest jakiś taki... Tutaj sobie można coś wsunąć fajnego, no. To jest duży schowek. To jest fajny schowek, oj, odwrotnie. No dobrze, tutaj mamy co? Wylot powietrza, tu mamy wylot webasta. Z tej strony powiem wam szczerze, czy to się podnosi? No dobra, rozpracujmy to. Pierwsze jeszcze sobie rozłóżmy łóżko. Tego nie odpuścimy. Jak to się robi? Tu się naciska. Unosi. No i mamy to, patrzcie. Raz, dwa i po robocie. Obracamy sobie. Wszystkie. Chodź to. Wszystkie gąbki. No i mamy łóżko. Nie będę się kładła, bo mam brudne stopy, złożenie. Mamy jeszcze, patrzcie, takie fajne miejsce na to, żeby sobie trzymać jakieś takie różne rzeczy. Tutaj mamy co? A, tutaj jest wylot właśnie, widzicie. Tutaj jest ta rura, którą tutaj idą wyloty. Tu mamy wyloty, tu mamy wyloty. I tak samo jeszcze wyżej, na piętrze. To co to jest? Tu jest drabinka do wychodzenia na górę. No i to by było chyba tyle. Tu jest jeszcze tylko też kubek na napój, który się rozkłada. Kubki w Ameryce są wielkie, tak już wcześniej powiedziałam. Więc... Gdzie jest jeszcze siatka? Gdzieś tu jest siatka. Zaraz ją znajdziemy pewnie na górze. Ale są już tutaj zapięcia do siatki. Widzicie? Tu są wypuszczone i trzeba przełożyć. I tutaj będzie zapięcie do siatki. Pokażę wam na górze, bo tam będzie łatwiej dostępna. Więc tutaj może już sobie to złożymy. Stolik przywróciłam do ładu. Teraz idziemy na górę. Tutaj mamy drabinkę. Ojej. Tu się wsuwa. Widzicie? Teraz się obrócimy chyba, albo nie wiem jak to zrobimy, ale ja wejdę na górę. Jest folia, więc się położę po tych moich brudnych stopach łożenia przez cały dzień. No więc przejmę kamerę i wam pokażę, jak tutaj to wygląda. No dobrze, jesteśmy na drugim piętrze slipera. Jest łóżko, które według mnie ma minimum 120 cm. Minimum metr, ale według mnie to ma... No nie wiem ile. Jest napisane load limit 250 funtów, czyli 114 kilogramów. No, to powiem wam, że nie każdy tutaj będzie spał. Nie każdy. Dobrze, jest materac, jak widzicie, taki jak naprawdę domowy. Jeżeli ktoś ma jakieś super wysokie wymagania co do materacy, na przykład jeżeli chce mieć inteligentny materac, no to zawsze sobie może sobie kupić po prostu zwykły materac i włożyć pod wymiar, ale materace volvowskie wiadomo, że są super, super, super wygodne. I popatrzcie, tutaj są pasy. Widzicie? Tu jest taka siatka. Ja się zawsze śmiałam, że taka więzienna krata, którą się spina. Wiadomo, że jest tutaj, ją można odpiąć całkowicie. No i wpina się tutaj też tak.
bardzo łatwy sposób. I czemu to służy? Oczywiście służy to temu, żeby w razie zderzenia, żeby w razie wypadku kierowca, który śpi na tym łóżku, nie wypadł. Nie wypadł przodem. Jak to jest możliwe? No tak, to jest możliwe, że podwójna obsada amerykańska ma na celu dojechać jak najszybciej do celu bez zatrzymywania się kompletnie, co dosłownie oznacza, że ciężarówka zatrzymuje się w zasadzie tylko i wyłącznie na tankowania i na toaletę i jedzie dalej. W praktyce to wygląda tak, że jedzie jeden kierowca, wyjeżdża swoje 11 godzin, drugi kierowca siedzi sobie w sliperze, tutaj się wszystko zasłania, może sobie tutaj spać, może sobie jeść, ale generalnie te 11 godzin, gdy drugi kierowca, zmiennik, prowadzi, to dla tego pierwszego kierowcy to jest czas dobowego odpoczynku, czyli jeden kierowca z teamu śpi w czasie jazdy, gdy drugi kierowca wykonuje swoją pracę, swój przydział pracy. Nie ma tak w Europie, że wiecie, na zmianę po 4,5 sobie mogą jechać, a później jak już wszyscy wyjadą swoje godziny, to trzeba tam, to team musi stanąć na 9 godzin odpoczynku. Tutaj tak nie ma. Co jest oczywiście bardzo dobre, po pierwsze dla klientów, czyli dla całej ludzkości, bo to oznacza, że te warzywa i owoce z Florydy docierają naprawdę szybko. Co jest dobre dla firm transportowych, bo to oznacza, że ciężarówka dosłownie nie gaśnie, bo skoro tankują na odpalonych ciężarówkach tutaj, skoro jak się zatrzymują na toaletę, to też często nie gaszą ciężarówek, to dosłownie, wiecie, no, ta ciężarówka pracuje non-stop na pełnych obrotach, ona dosłownie nie gaśnie. No ale no jednak dla kierowców jak to trochę zależy. Trzeba pamiętać o tym, że Ameryka jest zupełnie, Stany Zjednoczone są zupełnie innym krajem. Tutaj ludzie mają kredyty, tutaj ludzie mają jakieś gigantyczne zobowiązania na całe życie. Często mają dosłownie nóż na karku, co oznacza, że oni non-stop dosłownie gonią za tym pieniądzem. Nie po to, żeby zarobić sobie jakoś tak więcej, ale często też, żeby po prostu spłacić te kredyty, które muszą spłacić. Pewnie można by było troszeczkę było to porównać do sytuacji rodzin, które jakoś niekorzystnie sobie wzięły kredyty we franku szwajcarskim, gdzie w którymś momencie się okazało, że muszą spłacać naprawdę dużo, dużo więcej i wtedy się okazało, że być może trzeba wyjeżdżać za granicę, zmieniać pilnie pracę tylko po to, żeby zarobić pieniądze dosłownie na kredyt. Tutaj to jest chyba dosyć często spotykane, co oznacza, że dla niektórych podwójnych obsad to, że oni mogą non-stop nabijać te mile, a przecież tutaj trzeba pamiętać o tym, że kierowca zarobi tyle, ile wyjedzie. Nie ma tak często w Europie jakaś taka stawka, czy to dzienna, czy godzinowa, w zależności od rodzaju pracy. No tutaj kierowcy miastowi owszem pracują na godziny, ale ci wszyscy tacy over the road, coast to coast, no to pracują niestety na kilometrażówkę, milówkę powiedzmy, w wersji europejskiej kilometrażówkę, która jest w Europie przecież nielegalna. A tutaj widzicie, dalej się pracuje na to, ile się wyrobi, no to jest Ameryka, nie? Kapitalizm, więc ile zarobisz, tyle masz i nic więcej. No i właśnie dlatego to jest zabezpieczenie, które uratowało już na pewno wielu kierowcom życie. Jak widzicie, miejsca jest bardzo dużo na tym piętrze. Ja mam prawie że 1,80 m wysokości i siedzę sobie tak normalnie. Jak się położę, to pamiętacie, tutaj są to takie jakby blendy, które można sobie zapiąć, więc jest dużo miejsca. Tu są głośniki, tu jest światełko, tutaj też jest jeszcze schowek. Tu jest też uchwyt na picie. No i co? No i to już koniec naszej podróży z Volvo VNL 860, a ja idę spać. Będę udawać, że będę spać, tylko po to, żeby wam pokazać, jak się odgradza Sipel. Dobranoc. No więc widzicie, tu się zasłania, fajnie. Jak to mamy zasłonięte, tam mamy zasłonięte, tam. To jest całkowicie czarno i rzeczywiście można spać. Jeżeli ktoś lubi sypiać w czasie jazdy, no to bardzo szybko zaśnie. Ja pamiętam z tego czasu, jak jeździłam w Ameryce, pierwszą trasę w podwójnej obsadzie robiłam właśnie. Pierwszą trasę do Stanów Zjednoczonych z Kanady robiłam w podwójnej obsadzie z Rafałem Zazuniukiem. Jechaliśmy jak prawdziwa podwójna obsada, czyli jak on jechał, to tankował i się kąpał. I w ogóle na swojej pauzie i na odwrót, więc po prostu z jednej strony to jest tak, że jak się idzie spać, to fajnie, jak się tak, wiecie, trak kołysze i się fajnie zasypia,
klimatyzacja chodzi, można sobie dobrze temperaturę dostosować, ale w którymś momencie, no wiecie, to jest jednak 11-12 godzin, więc się człowiek budzi, wtedy nie wie, co ze sobą zrobić. Więc w którymś momencie to męczy. No, ta podwójna obsada marokańska jest naprawdę mega męcząca. Na dłuższą metę jest mega męcząca. Ale kilometry idą! Dolary się liczą, nie? Ameryka. No i to by było tyle w Olwuniu. A jeżeli się zastanawiacie, jak wysoko jest w tej kabinie, no to tak, patrzcie. Ja mam 1,80 m wzrostu praktycznie. No i sobie to nie dostaję, ale doskakuję sufitu. Tyle jest. No a teraz jeszcze przyjrzyjmy się tej ciężarówce z zewnątrz. Światła też mają fałki. LED-owe światła, takie jak nasze europejskie. Tylko tutaj jest bardziej już położone. Widzicie, że tutaj jest całkowicie inna aerodynamika. Tutaj jest sensor, odległościówka schowana. Felgi ładne, wypicowane. Lusterko. To jest tak, że jak się patrzy na to, to ta kabina, silnik jest z przodu. Kabina jest niżej i się wydaje, że to jest nisko, ale tak naprawdę to wciąż popatrzcie, jak jest wysoko. Lusterka są inne niż w europejskich. Tutaj są baterie, więc tutaj właśnie jakbyśmy otworzyli. Jezu, ja nie pamiętam, czy to potrafię jeszcze otworzyć. Jak zepsuję. Ach, widzicie? Tu są baterie. Tu są baterie, cztery baterie. 12-woltowa instalacja. Tu są zbiorniki powietrza, jakbyście się zastanawiali, gdzie są schowane. Tutaj jest AdBlue. Tu jest AdBlue, tam jest paliwo. Nie da się, po prostu się nie da. Wszystko się da. No dobrze, doszliśmy do tyłu i zwróćcie uwagę na to, że tutejsza ciężarówka i ciężarówki w ogóle nie mają, jak to się nazywa, butników. No bo tutaj się mówi, że jak się podepnie ciężarówkę, jak się podepnie naczepę, to tak czy tak naczepa jest tutaj górą i nie trzeba. Mi się wydaje, że wynika to z tego, że jednak tutejsze ciężarówki jeżdżą po całym kontynencie. Jak sobie pomyślimy, że nasza ciężarówka przeciętna europejska miałaby jeździć od góry Skandynawii po Sycylię, no to wtedy to zmienia postać rzeczy, prawda? To oznacza, że dosyć często tą ciężarówkę raz na jakiś czas na trasie, powiedzmy, trzeba będzie uzbroić w łańcuchy. A jak się zakłada łańcuchy na koła, no to już jest naprawdę problematyczne. No i wtedy właśnie jest lepiej nie mieć tego chlapacza u góry i wydaje mi się, że właśnie dlatego te ciężarówki nie mają. Co za to mają właśnie na takie przypadki, jak ciągnik sobie jedzie sam, oni tutaj to nazywają bobtail. Ten chlapacz jest wyciągalny. Tutaj jest taka zaślepka. Nie wiem, czy ją dam radę. Ona jest nowa, jej też nie chcę zdzierać farby, bo ktoś będzie odbierać ciągnik. Generalnie to się wyciąga i to idzie, ten chlapacz, do góry. Widzicie? O, tak się go wyciąga. Górą tutaj zaślepka zapobiega temu, żeby to wyciągnąć, czy żeby wypadł, bo jak się jeździ po jakichś takich wertepach, to one wypadają. Ja już nieraz taki zgubiłam, jak jeździłam po polach naftowych. No, ale generalnie taka różnica, ciekawostka. No a tak poza tym to, no widzicie, bardzo długa ciężarówka, długa rama, co się wiąże z komfortem prowadzenia całego zestawu. Zestawy są dłuższe, ale wcale nie są cięższe. No i w sumie to co? Tak to właśnie wygląda. Z drugiej strony też zbiornik, z prawej strony wejście, z lewej strony zresztą tak samo było. Tutaj są kłódki. Trzy kłódki, to też jest spora różnica, że widzicie, macie dwa powietrzne i tylko jeden elektryczny. To jest dopiero mega, widzicie? Jeden, jedyny kabel. Zapytacie się, gdzie tu są jakieś EBS-y i tak dalej. Ja też się pytam, gdzie. No, tutejsze systemy są prostsze, o wiele prostsze. No dobrze, i tak to wygląda, tak to wygląda. Chcecie zobaczyć tutaj z góry? Chcecie? To dajcie kamerę. Cóż by to było za oglądanie ciężarówki bez zobaczenia silnika? No przecież powiecie, że ta ciężarówka silnika nie ma. Tak to się robi, że tutaj jest taka jakby klamka pod kierownicą. Otwieramy. Idziemy do przodu. I powinno to tak działać, że tu się kładzie stopę, tu rękę i się otwiera. Jedną ręką to zrobiłam, widzicie? No i chodźcie zobaczyć ten silnik. 13-litrowy silnik Volvo, 455 koni, turbo compound. Tutaj mamy olej,
W dalszym ciągu można sprawdzać olej manualnie, oczywiście na komputerze też, ale Volvo daje opcję i taką, w zależności od tego, co kto lubi. Oldschoolowi kierowcy lubią sprawdzać magnetem stan oleju, nowocześni kierowcy lubią sprawdzać na wyświetlaczu na komputerze, więc a olej trzeba czasami sprawdzić. No więc tutaj jest power steering fluid, płynność wspomagania, co w świetle tutejszych przepisów, jak się robi pre-trip inspection, który jest obligatory, czyli jak kierowca musi poświęcić pierwszy kwadrans swojej pracy, czyli jak rusza tacho, pierwsze 15 minut musi być na młotkach, tutaj to się nazywa on duty, po naszemu młotki, i musi obejść zestaw, musi sprawdzić m.in. ciśnienie, szpilki, czy rama nie ma żadnych pęknięć, czy na przykład wycieraczki działają, czy są lusterka, czy drzwi się zamykają. I właśnie, co było dla mnie bardzo szokujące, to, że nie sprawdzić olej, tylko sprawdzić tutaj płyn od power steering. Tutaj się wlewa płyn do spryskiwaczy. No i tutaj z tej drugiej strony, jak się pewnie zastanawiacie, bo z drugiej strony wyglądało tak, jakby ten płyn do chłodnicy był pusty, tutaj fajnie widać level, tutaj jest zakres, tutaj jest zrobiony marker. No i w sumie to tyle. No tyle. To jeszcze raz. A, jeszcze zamkniemy. Słuchajcie, jeszcze zamkniemy. Volvo, zamykamy cię! Może lepiej tak.